Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj piwo z Portugalii, z browaru Faustino Micros Cervejeira, który wypuszcza piwa pod marką Maldita Cerveja Artesanal i to jest English Barley Wine. Browar nie jest duży. Ważelnia ma zaledwie 2 hekto. No oczywiście Portugalia to też nie jest duży kraj, więc to też trzeba na to brać pod uwagę. Tak jak mówiłem, w Portugalii obowiązuje dosyć specyficzne prawo, które sprawia, że dosyć łatwo jest otworzyć browar, czy zalegalizować browar domowy. Co wbrew pozorom wcale nie cieszy piwowarów, browarów rzemieślniczych, dlatego że piwowarom domowym, którzy traktują to jako hobby, nie zależy po prostu na tym, żeby się z tego utrzymywać, żeby to się zwróciło. Są szczęśliwi, jak zarobią na następną warkę, na to, że nie dołożą do interesu, a utrzymują się z czegoś innego, wobec czego no jest problem z rynkiem. Gonçalo Faustino z tego browaru będzie gościem wrocławskiego festiwalu dobrego piwa. On oprócz tego, że jest piwowarem, że jest właścicielem tego browaru, to jest jeszcze blogerem. Ma blog Let's Talk About Beer, chyba na portugalskim blogspocie, jak się nie mylę. No i to jest drugie piwo z tego browaru, w zasadzie trzecie, bo jeszcze Passarola to też było piwo z tego browaru, uważane w tym browarze, to jest browar kontraktowy Passarola. I to jest piwo, które otrzymałem od widza, który akurat jest z Portugalii, przywiózł, za co wielkie dzięki. Spróbujmy zatem, jak smakuje English Barley Wine. Ja nie jestem wielkim miłośnikiem English Barley Wine, zdecydowanie wolę amerykańską interpretację, no ale zobaczymy. Nie jest przegazowane, to już dużo. Czarny kapsel Golas. Nie zrosiłem szkła. O, fajne. Takie nuty Porto Sherry. Porto Sherry to może nie, bo to tak jednym tchem wymawiam to Porto Sherry, ale nuty Porto, bardzo takie rodzynkowe, gęste, trochę bym powiedział, że przypominające coś leżakowanego w beczce, ale tutaj nie wiem. Mam wrażenie, że trochę za wysokie nasycenie jak na barley wine. Barwa ciemno-miedziana, brunatna w zasadzie, brunatna. Piana dość trwała, możliwe, że dlatego ono tak syczało, że właśnie szkło było suche i na tym szkle się tutaj osadzało. Dobra, nie ma już bąbelków. Klarowne, idealnie klarowne i tutaj końcówka chyba też jest... A, końcówka jest zmętniona, końcówka jest zmętniona. Tutaj nalało mi się idealnie klarowne. No, taki bardzo szlachetny, przyjemny aromat. W takiego migdała trochę wpadający. Tak, migdał, to jest właśnie to, czego mi brakowało tego opisu. No, bardzo fajny. No. Rzeczywiście jest to English Barley Wine. Naprawdę bardzo stylowe. To jest 9,5% alkoholu. Nie ma tutaj nic o ekstrakcie, niestety. Nie jest bardzo lepkie. Czuć, że jest mocna, ale jest raczej głęboko, znaczy głęboko. Jak na barley wine jest no, dobrze odfermentowane. Nie jest to za słodkie, nie jest to niedofermentowane piwo, nie jest to ulepek. Nie wykleja jakby ust. Mm.
No, przywodzi też na myśl takie skojarzenia z Old Ale'em może. Trochę taki podpalany karmel jeszcze tutaj się pojawia. Trochę melanoidyn, karmelu. No, stylowo. To nie jest może taka interpretacja, która by rzucała na kolana. Nie jest American Barley Wine, ale jak na English Barley Wine, to myślę, że naprawdę nie jest źle. Myślę, że bardzo dobrze by mu zrobiło leżakowanie w jakiejś beczce, gdzie nabrałoby troszkę nut waniliowych. Wtedy by było już naprawdę świetnie. Albo chociaż jakieś płatki dębowe. Na pierwszy rzut, na pierwszy łyk, czy na trzeci, czwarty łyk, brakuje troszkę właśnie tej takiej oleistości, tej takiej gęstości. Ale z drugiej strony, widzieliście, nie było problemów z gashingiem, nie było problemów z takimi rzeczami, a to jest ważne. Nie wiem, czy tutaj jest informacja o... czy to jest pasteryzowane, czy nie, ale nic tutaj nie potrafię takiego wyczytać. Lepsze piwo niż Robust Porter z tego browaru. Aczkolwiek nie jest to prawda, rewolucja, nie jest to nowofalowe piwo, raczej takie w punkt, rzeczywiście odtwarzające styl, rzeczywiście takie dystyngowane jak angielski Lord. No ale bardzo ciekawe. Dobra interpretacja stylu. I złożone, jest złożone, tutaj dużo się dzieje. Smak się zmienia, jest wielowymiarowy, długo pozostaje na języku, odkłada się na podniebieniu. Goryczka jest raczej średnia. Jest takie delikatnie bardziej gęste niż zwykłe piwo, ale, no ale nie ma tutaj takiej gęstości, jakiej można by się spodziewać. Bardzo dobre piwo. Wasze zdrowie. Wasze zdrowie i jakby... o ile się nie mylę, piwa z browaru Faustino Micro Cervejeira będą dostępne na Wrocławskim Festiwalu Dobrego Piwa. Gonzalo miał się dogadać chyba z Krainą Piwa, żeby oni sprzedawali jego piwo. Także szukajcie tych piw, szukajcie Faustino, przepraszam, szukajcie Gonzalo Faustino, bo mi się ciągle myli, że Faustino to imię, ale nie, Faustino to nazwisko. Gonzalo, szukajcie Gonzalo, przybijcie piątkę, pozdrówcie go i tak dalej. Wasze zdrowie.